Kapitan Zdzisław Broński, pseudonim Uskok, w swoim dzienniku. Polska tonie w czerwonej powodzi. Istnieje przysłowie, że tonący brzytwy się chwyta. Jakże ono obecnie pasuje do wielu Polaków. Toniemy, a nadzieja, której się chwytamy, pozostaje tylko przysłowiową brzytwą. Znak krzyża, ostatnia modlitwa do ciebie, pacierze. Na Wileńszczyźnie pod takim niebem nadzieje nieśli pod sercem jak matka dziecko. Dali czerwoną bleję PRL-owsko-sowiecką. Walka o niepodległość, niepodległość tym, którzy Polaków mieli za armatnie mięso. Tym, którzy przyjeżdżali i namawiali, prześladowali, nasypani ubowcami, milicjantami, prawdziwymi bandytami na usługach reżimowców, którzy chcieli nas skłacić, byś nie mówił po polsku i widział jak matka krwawi, żebyś cierpiał. Przystawiali do pleców karabin z tego miejsca, w którym ten materiał nagrywany, Rakowiecka, symbol męczeństwa i kary za to, żeście Polakami byli i myśleli o nas. My nie zapomnimy i przypomnimy o was. To jest dla tych, którzy dostali kulę w tył głowy. To jest o tych, co się poświęcili narodowi. Spójrz na groby, zapal świeczkę z myślą o nich, bądź jak oni i nie podawaj drogą prawej dłoni. To jest dla tych, którzy dostali kulę w tył głowy. To jest o tych, co się poświęcili narodowi. Spójrz na groby, zapal świeczkę z myślą o nich, bądź jak oni i nie podawaj drogą prawej dłoni. I tak szli leśną drogą w mglisty poranek, otoczony wilgocią tam, gdzie krzyż uświetlał pamięć. W tym ruszył przez polanę tyralierą pluton dwa, lecz oprócz śladów trutów głucho ciszą milczał las. Niespokojny czas, 4-5 ciężkie chwile, seria niemych sal, w przybratwiej mogile. Nasza krew, walka i co z nią zrobiono? Opluto, zbezczeszczono i przekreślono. I tylko oni nie mogli się z tym pogodzić. Kilku wyklętych pobratymców broni pod ziemię. Tam istniała prawdziwa Polska i to dzisiaj istnieje. I pamięta o przodkach, o wszystkich mordach z rąk NKWD. O tym, że ubecy w święta rapowali wsie. Uszanowanie się do sierżanta PS Traluś, który zmarł w czasie akcji od milicyjnego strzału. To jest dla tych, którzy dostali kulę w tył głowy. To jest o tych, co się poświęcili narodowi. Spójrz na groby, zapal świeczkę z myślą o nich, bądź jak oni i nie podawaj drogą prawej dłoni. To jest dla tych, którzy dostali kulę w tył głowy. To jest o tych, co się poświęcili narodowi. Spójrz na groby, zapal świeczkę z myślą o nich, bądź jak oni i nie podawaj drogą prawej dłoni. Szanowny generale, niech ci ziemia będzie lekka. Ty się nie złamałeś, biorę z ciebie przykład w ten czas. 16 kwietnia o 20:30 roku 1952 zapadł wyrok śmierci. Oficerem śledczym był zwykły szczel. 24 lata, 57 miał generał Nil. Kilka chwil, jedna zobacz, mógł go kopać i bić, a on nie chciał współpracować. Tak, oskarżony był o zdradę, taką właśnie dostał karę za polską sprawę. Dziś cieszą się z wolności profesorzy i doktorzy z wolnej Polski, za którą Feldorf został powieszony. Umy do ręce tak po prawdzie i szczerze rżnięto głupa w listach, że to niby jakiś Niemiec. Nie wierzę. I na koniec po zabitem mają go tuci za bandytę, a dla mnie to autorytet.